Cześć i witaj na 6 dni przed Twoją maturą z matematyki na poziomie podstawowym w serii Napisz maturę raz a dobrze. 6 dni przed maturą i od razu mówię, że to jest ostatnie zadanie, które przygotowuję dla Ciebie w tej serii, ponieważ uważam, że te ostatnie dni, ostatni weekend majowy przed maturą to powinno być dla Ciebie wyciszenie, tak? Kiedy już, że tak powiem, uspokajasz myśli, tak? Kiedy już tak naprawdę no, nie jesteś w stanie większości materiału przerobić, przeanalizować, więc lepiej jest po prostu tutaj sobie uspokoić się, wypocząć odpowiednio, zdrowo, tak? Nagram też, jutro będzie premiera filmu, jak się przygotować mentalnie przez ten weekend majowy do egzaminu maturalnego, tak? I dzisiaj zrobię dla Ciebie ostatnie zadanie, już, że tak powiem, nie będę publikował w tej serii żadnych zadań. Ok, a zadanie jest następujące. Ile rozwiązań rzeczywistych ma to równanie? Ok, przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Ok, zaczynajmy. Czyli widzimy, tutaj mamy jakąś niewiadomą x i tutaj mamy mnożenie, jakąś postać iloczynową, mnożenie nawiasów, tak? I po prostu, żeby tutaj zanalizować, ile tu jest rozwiązań, no to po prostu sprawdzamy każdy ten nawias, tak? Miejsce zerowe każdego tego nawiasu, tak? Bo wiemy, że jakiekolwiek zero, czy w tym nawiasie, czy w tym, czy być może w tym, tak? Powoduje, że mamy zerowanie tej lewej strony i 0 to się równa 0, czyli to jest rozwiązanie tego równania, tak? Dobrze. No i musimy pamiętać, że w tego typu zadaniach może się zdarzyć tak, że nie każdy z tych nawiasów ma miejsce zerowe, tak? Dobrze, zaczynajmy. Czyli tak, pierwszy nawias mamy tak, x plus 1 to się równa 0, przenosimy jedynkę na drugą stronę, czyli mamy x to się równa minus 1, tak? Czyli mamy rozwiązanie, tak, dla x równego minus 1, tutaj jest 0, 0 jest nam się strona, 0 to się równa 0 i mamy pierwsze rozwiązanie, tak? Czyli możemy zapisać sobie 1, tak? Drugi nawias, tak? X plus 2 to się równa 0, tak? Dwójkę przenosimy na drugą stronę, czyli mamy tak x to się równa minus 2. No i drugie rozwiązanie to jest minus 2. Jak damy tu minus 2 w tym nawiasie, to nam się ta cała strona zeruje, tak? Bo jednym z czynników jest 0, tak? Czyli mamy drugie rozwiązanie, tak? Dobrze, i teraz przejdźmy do trzeciego nawiasu. X kwadrat plus 3 to się równa 0. I teraz zobacz, jest taka sytuacja. X kwadrat, no to jest wyrażenie nieujemne, tak? Czyli na przykład funkcja parabola x kwadrat, no to jest następująca, że tutaj jest jakiś wierzchołek w zerze, tak? I ona tutaj przyjmuje tak wartości od zera do nieskończoności, tak? Na osi y to odczytujemy, no nie? Czyli jest nieujemna. I jeszcze jak dodamy 3, tak? No to ten wykres nam się przesuwa gdzieś tutaj, w okolice trójki jest, y równa się 3 jest wierzchołek, tak? Czyli jest tutaj, czyli to wyrażenie nigdy nie przyjmuje wartości 0, tak? Minimalna wartość tego wyrażenia to jest 3, gdy x to się równa 0, tak? Czyli tutaj jest brak rozwiązań, tak? I o tym musisz pamiętać. No nie, że czasem może się zdarzyć, że w takim nawiasie tak jakby nie ma miejsca zerowego, tak? Czyli odpowiadając na to zadanie, mamy dla tego równania dwa rozwiązania rzeczywiste, tak? Minus 1 i minus 2, tak? Bo w tym przypadku lewa strona równa się prawej. No nie, dokładnie dwa rozwiązania i to jest odpowiedź na to zadanie. Ok, tak jak wspomniałem już na początku tego filmu, to jest ostatnie zadanie, które prezentuję przed tą maturą w 2021 roku. Jeszcze jutro przygotuję dla Ciebie premierę filmu Jak przygotować się mentalnie przez ten weekend majowy do matury. Także życzę Ci tutaj już odpoczynku przed maturą, przygotuj się mentalnie, już nie ma sensu powtarzać, wertować zadań, tak? Już ta wiedza, którą miałeś, tak powiem, przyswoić, tak? Czy miałeś? Już na pewno jest i teraz po prostu ten weekend majowy, po prostu niech to się wszystko tak w głowie uporządkuje. Wypocznij odpowiednio i powodzenia, trzymam kciuki na maturze. Cześć!